Miasto jeszcze śpi, kiedy oni schodzą na dół. Nie znamy ich twarzy, nie ma ich zdjęć w gazetach, nie pisano o nich reportaży. Kanalarze. 100 ludzi nieodzownie potrzebnych miastu. Dziś dodatkowe zajęcie. Pobranie próbek zawartości głównego kanału. Warszawskie kanały to drugie podziemne miasto. 700 km długości, rozwidlenia, wodospady, skrzyżowania, niekiedy nawet dwupoziomowe z tunelem kolejowym. Rozległa architektura. Każdych dwóch ludzi na dole ubezpiecza dwóch robotników na górze. Duża woda lub gaz przychodzą tu nagle. W czasie deszczu kanał całkowicie wypełnia się wodą. W razie spóźnionego ostrzeżenia śmierć przez uduszenie. Praca to odmulanie kanałów. W wysokich przelotach spiętrzona woda nanosi osad do włazu. W niskich kanałach 1,10 m wysokich
Postęp techniczny ograniczył się jak dotąd do pracy mięśni i małego wózka. W tych kanałach czas stanął bardzo dawno. W Czechosłowacji zastosowano niemiecki sprzęt do hydraulicznego czyszczenia kanałów. W Moskwie system budowy wyeliminował pracę człowieka na dole. Nie zarabiają mało, nie zarabiają wiele. Przeciętnie. Przywykli do tej pracy. Ich bronią stała się obojętność. Obojętność przekraczająca naszą miarę. Do magistratu w 28 roku nie było pracy. Znalazłem tę pracę w magistracie i pracuję i dążę i robię 35 lat i dążę do końca emerytury. Ja przyszedłem do magistratu, pomimo że mam wujka dyrektorem WSS-u i pomimo że nie chciałem protekcji od niego, że mi dopomógł coś, ale bo jestem przyszedłem do kanalizacji, jestem tu panem na sytuacji na dole i nikt mi nie potrzebuje tu mówić. W kanałach zacząłem pracować 29 lat temu. Musimy do tego warunku było bardzo duże bezrobocie. No i dostałem się do kanalizacji i jestem tej roboty bardzo zadowolony. W początku nie mogłem z niej oczywiście pracować, bo się brzydziłem. Teraz tak jestem przyzwyczajony, że mogę jeść, spać i wiele innych rzeczy robić. Mam bardzo z tego wielkie zadowolenie. Kiedy przyszedłem do kanalizacji, dostałem od razu miesiąc urlopu. Koledzy ze mnie się śmieli, że będą mi strącać za dwa tygodnie, ale mnie strącali, no i pracuję dalej. Nie wiem sobie posadę zmienię, ale więcej, kiedy nie jestem żadnym fachowcem, muszę pracować dalej. Pracuję już 34 lata w kanałach, 39 wojna, później powstanie wybuchło, było ciężko.
Panie, zasada była ta, że trzeba było chodzić tymi kanałami. Na 90 cm wysokie brało się po 600-700 ludzi. Niemcy granaty rzucali do kanału. Panie, kobiety z dzieciakami szły małymi. Płacz, pisk, kanał na 90 to trzeba iść na kolanach i na rękach. A w kanale wszystko jest, szkło, gwoździe. Dużo ludzi zginęło. I to po 3-4 razy dziennie musiałem. Ci ze starówki przyszli i się zostali. Że w wielu jeszcze krajach tak czyści się kanały, nie powinno być u nas nadal argumentem. Wychodzą, by powrócić tu jutro. Powrócić po to, by współczesne miasto mogło normalnie funkcjonować. A nie znamy ich twarzy, nie ma ich zdjęć w gazetach, nie pisano o nich reportaży.